Ja nie pamiętam specjalnych tam wzlotów u siebie, poza tym, że szkolny korytarz zdobił namalowany przeze mnie kredkami narysowany czołg niemiecki, który pokonywał barykadę, a nasi, prawda, partyzanci warszawscy rzucali w niego butelkami z benzyną, no bo niby z czym mieli rzucać, prawda? Nikt specjalnie nie nastawał na mnie, żebym został artystą, tylko jakby sam z siebie zacząłem coś tam dłubać. Nie ukrywam, że bardziej interesowało mnie moje wyobrażenie o artyście malarzu, niżeli samo malowanie. Jawiło mi się to raczej z wyobrażeniem takiego osobnika, co ma za duży beret na jedno ucho oraz śmieszną pelerynkę, pije wódkę i uwodzi kobiety. I to mi się bardzo, bardzo mi się to podobało. Z tego wizerunku zrodziła się we mnie chęć malowania i robienia tego typu podobnych rzeczy. No i tak to ruszyło. Tak to ruszyło. Anił się spostrzegł, jak to się okazało, że już mam za sobą dziesiątki wystaw w Polsce i gdzieś tam. Siedzę w tym Kazimierzu już bez mała 40 lat i śmiało mogę powiedzieć, że ciągle byłoby tutaj coś do malowania. Że to nie jest tak, że wszystko jest zmalowane, bo o każdej porze dnia, każdej porze roku ten sam motyw wygląda inaczej. Ty sam chcesz go inaczej zobaczyć, odnaleźć jego urodę tam, gdzie jej pozornie nie ma, bo na tym to polega. Oczywiście, gdyby mi się chciało malować Kazimierz, a już mi się nie chce, mówiąc szczerze. A nie chce mi się dlatego, że ludzie kupują obraz, kupują w cudzysłowie oczywiście, anektują albo emocjonalnie, albo finansowo, wszystko jedno. Pod kątem odpowiedzi na pytanie, co przedstawia, a nie w jaki sposób. Jeżeli ten rynek, czy ryneczek kazimierski, sztuki jest zawalony farami, studniami i urodą tego miasteczka, przetwarzaną bardziej czy mniej udolnie na różne sposoby. I ludzie nie widzą różnicy w namalowaniu tego, nie wiem, przeze mnie, czy przez pana Pipsztusińskiego, który to robi bez sensu, bez pojęcia, bez puenty, bez niczego. No to trochę jest przykro, no poza tym, że w istocie przedstawia ten sam przedmiot, farę czy coś tam, czy coś. Więc to mnie troszeczkę zniechęca. Zniechęca mnie też ten rynek, który nie daje szansy zawodowym artystom, bo tu więcej jest pamiątkarstwa, jak takiego malarstwa, naprawdę porządnego malarstwa pejzażowego, takiego, które może nie kieruje się duktem mózgu, co kieruje się duktem pędzla, czy duktem linii papilarnych, bo to też jest silny wyróżnik. Dla mnie ciągle ważna jest radość w tym, co się robi. A nie, że ja przychodzę o godzinie 8 do pracy i do godziny 16 zapieprzam swoje tam trójkąty czy coś tam. Bez przekonania, bo kiedyś mi tak wskoczyło i dwóch krytyków czy trzech podpisało się pod moimi trójkątami, lekceważąc moje pejzaże. Wolę namalować tak, żeby ten biedny klient, czy wielbiciel, który przyjdzie, i powie mi, no tak, no to rozumiem, no umiał pan to namalować, rzeczywiście, światło jest przekonywujące, wszystko jest w porządku. Gdybym to samo światło, które jest zawsze relatywne do cienia, namalował abstrakcyjnie, to nie wiadomo, co to jest, czy to jest światło, czy to jest cień, prawda? Bo to musi być przedmiot, żeby uzasadnił to. A ja mam ochotę pokazywać, że ja umiem. Człowiek ma odruch taki, że stara się robić to, co w jego mniemaniu robi najlepiej. Ja traktuję malarstwo tak, z uśmiechem i radością. Tak,
to nie znaczy lekceważąco, znaczy z wielką powagą, z dbałością o jakość, w cudzysłowie, produktu i tak dalej, i tak dalej. Ale nie chcę przesadzić, ani w ogóle usadawiać mojego malarstwa gdzieś w obszarze jakiejś potężnej, siermiężnej, spiżowej ideologii. Jestem wolny od ideologii. Jak ja słyszę, że ktoś mi opowiada o męce twórczej, to ja myślę sobie, człowieku, lecz się. Jak cię to męczy, jak cię to boli, to się lecz. Tak? Można się tyle lat męczyć. Maluję tak, żebym się mógł uśmiechnąć i powiedzieć, o, jak fajnie mi wyszło. 5 ruchów kurna pędzla i jest postawiony obraz. Wszystko jest w porządku. Pełna synteza, znakomicie. To mi sprawia radość. Jeśli maluję w plenerze, a zdarza mi się jeszcze, to oczywiście siłą rzeczy nie słucham niczego. Plener jest rzecz święta. To prawo do zabierania głosu mają ptaki, dźwięki naturalne. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym na przykład puścić radio w samochodzie, żeby mi grało. To o nie, to jest poniżej godności. Siadam i przyglądam się najpierw pejzażowi, temu fragmentowi rzeczywistości. Potem myślę, ponieważ pejzaż jest, nie pozuje, on nie stanie i milczy. Tylko się dzieje, to wszystko zależy. Mury płyną, puenta nagle się pojawia na trzecim planie, na pierwszym planie, bo chmura zasłoni słońce, odsłoni słońce. Patrzysz. I na koniec to jest ten najbardziej radosny moment, kiedy kładziesz tą puentę, wiesz, to światło, o którym wiedziałaś od samego początku, że tam właśnie będzie światło. Chyba, żeby w międzyczasie natura zaproponowała ci inne rozwiązanie, o którym nie pomyślałeś, a które można wprowadzić jeszcze. A często bywa tak, że idąc w plener, zabierając ze sobą duże płótno i malutkie płócienko. To malutkie, to ja zawsze nazywałem to płótnem na wytarcie pędzli. Jak mi zostawało coś na palecie i tak dalej, to wtedy robiłem z tej farby, która mi została. Brałem gruby pędzle i malowałem jeszcze malutki pejzażek, taką etiudę. I kończysz to i ten najpiękniejszy moment przychodzi wtedy, kiedy już namalowałeś to. No bo ten najpiękniejszy moment nigdy nie trwa godzina ani półtorej. To jest moment, jak sama nazwa wskazuje, on trwa 3 minuty. Jak już jest taka dojmująca czerwień, na przykład zachodzącego słońca, to niebo jest tak jak rozżarzone ognisko, wiesz. I wtedy masz to prawdziwe malowanie. Jak masz to malutkie płótno na wytarcie pędzli i próbujesz złapać to ostatnie tchnienie. I nagle okazuje się, że to, co miałeś przed nosem przez półtorej godziny, nie jest tak atrakcyjne, jak to, co masz z tyłu. Wracasz się przez moment i oto masz cudo pod światło. Maluje się zawsze ze światłem, albo zazwyczaj. I malowałeś ze światłem, a tu nagle pod światłem. A może zrobić w kontrapunkcie ten, nie wiem, tylko zarys horyzontu i walnąć tym niebem. Uda się, albo się nie uda. Zobaczymy. Nazwałem tę wystawę Oczywiście. Nie oczywistość, tylko oczywiście. Odprzymiotnikowa forma. Jak pan maluje? Maluje oczywiście, czyli w oczywisty sposób. I w sposób oczywisty też myślę o swoim malarstwie. Jest to coś, co ma karmić moje ręce, oczy i moje serce. Dopóki jeszcze jestem oczywisty, jeszcze jestem, a tak chyba być do końca, dopóki jeszcze jestem weryfikowalny, dopóki jestem namacalny, dopóki mnie ten świat interesuje, dopóki mnie interesują ludzie i mam nadzieję, ja ich będę interesował. To jest taka
płaszczyzna, gdzie się można zawsze dobrze porozumieć. Tak jak poczucie humoru, które bez względu na pokolenia, czy masz lat 90, a twój interlokutor 7, czy jesteś Anglikiem, czy jesteś Eskimosem, to poczucie humoru zawsze nas połączy. Fajnie jest wiedzieć, co to jest harmonia, co to jest puenta, jak się tym wszystkim, tymi cudami posłużyć i tak dalej, i tak dalej. To dobrze jest też umieć odnaleźć urodę czy harmonię tam, gdzie nikt nie posądza tego wycinku rzeczywistości o to, że tam może uroda być jakaś. Witamy bardzo serdecznie wszystkich Państwa na wystawie oczywiście Jana Wołka. Można klaskać. Przez to, że Jasio wywodzi się z kręgu kultury muzycznej, bo tak na to trzeba spojrzeć, literacko-muzycznej, to w dawnych czasach przybliżyło nas do siebie i do dzisiaj utrzymuje. Zważyć należy, że pracuje z Jasiem również cały czas, poza tą jego sferą, niezwykłą sferą twórczości malarskiej. Jasi jest wybitnym poetą, wybitnym tekściarzem. Napisałem do jego tekstów mnóstwo muzyki, mnóstwo piosenek. O Janie Wołku jako malarzu mogę powiedzieć tyle, że kocham jego obrazy, ale ja się na malarstwie nie znam, więc może powiem coś innego. Z Jankiem jeździmy od 20 chyba lat na różne plenery malarskie, na które przyjeżdża czasami Mirek Krzyżykiewicz, czasami Piotruś Bokartyk, Janusz Strobel oczywiście z Anią. No i kiedyś to zanuciłem i oni tak na mnie natychmiast się spojrzeli i powiedzieli: Tomek, ty nie wydawaj żadnego głosu, nie śpiewaj, bo... A Jasiu mówiłaj do mnie: wiesz Tomciu, bo to, co ty myślisz, że to słuch, to jest węch. Prowadzę swoją galerię bardzo blisko galerii Jana Wołka w Kazimierzu. Często się spotykamy. A przyjechałem tutaj dlatego, bo żeby jemu udowodnić, że go jednak trochę lubię. Ja go postrzegam przede wszystkim jako człowieka kultury, który się wypowiada przy pomocy różnych form, różnych języków. I przede wszystkim się bardzo cieszę, że zaistniał tutaj, w tej galerii, w której się tyle różnych rzeczy dobrych dzieje. A dzisiaj mieliśmy i słowo, i obraz, i dźwięk, i muzykę, więc lepszego połączenia nie można było wynaleźć na dzisiejszy wieczór. No z jednej strony zawsze wielka radość i oczekiwanie na nowe jakieś anegdoty, na nowe teksty, na nowe takie emocje, które powodują to, że chce się dalej pracować. Jestem niezwykle, towarzyszy mi duża ciekawość tego, co znowu namalował, jaki tekst napisał. Jesteśmy siebie głodni, myślę, nawzajem i to jest emocja, która mi absolutnie towarzyszy przy spotkaniach z Jankiem. Jan Wołek jest wspaniałym człowiekiem, wszyscy go bardzo kochamy, bo nie da się inaczej. On tworzył wokół siebie jakąś taką atmosferę ciepła i radości i miłości, że kiedy jesteśmy razem w dużej ekipie, od razu stajemy się rodziną. Ja myślę, że to jest właśnie jego, dzięki niemu. I tutaj też chyba to, ilu nas tutaj dzisiaj się zebrało i jak nam razem dobrze i jak się cieszymy, no to mówi samo za siebie. Jan Wołek oczywiście, wystawa malarstwa, pejzażu. Janku, bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie na zorganizowanie tego wydarzenia kulturalnego w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Kochamy Cię.